Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Secret Gold Nuzlocke. I tak, otrząsnąłem się po ostatnim odcinku, ale wciąż nie jestem aż tak bardzo sobą, jakbym chciał. Ale otrząsnąłem się. Wiadomo, popadłem, wiecie, w nałogi, zatraciłem się w kasynie i te sprawy. Dosłownie, tak zadziałało na mnie strata trzech moich Pokemonów, ale najbardziej zabolała mnie strata Etny, startera. Ale wiecie co? Nie mówmy o tym. Ja mam dość. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, ale ja mam dość. I co się stało? Jestem w Fuchsia City, jak widzicie, droga została w końcu otwarta, tak jest. Po pokonaniu szóstego lidera z regionu Kanto, otwiera się tutaj droga. No i dlaczego się otwiera droga? Po co się otwiera droga? Ktoś może zapytać. Więc jak widzicie, w ogóle właśnie pojawia mi się, że tu mogę złapać, wiecie, Pokemona, ale to już chyba o tym wspominałem kiedyś. Kolejnym miastem, w którym jest sala Pokemon, jest właśnie Cinnabar Island. Tutaj jest lider, który ponoć posiada ogniste Pokemony. No ale zanim tam dotrzemy, trzeba przejść przez Seaform Island, więc droga nie taka łatwa. Czeka nas tutaj walka z wieloma trenerami. Być może, ja dzisiaj zrobiłem sobie, wziąłem, wiecie, do składu i niby smoka, znaczy niby smoka, no tak, niby smok też jest. Ale, o, w ogóle to ja mogę tu zdobyć Pokemona, zapomniałbym. Zobaczymy, co mi się trafi. Pelipper. No dobra, w ogóle to ja mam Full Swipe. Pamiętacie, po co nauczyłem liściaka tego ciosu? No, cios jest dość słaby, ale on nie jest w stanie zabić Pokemona. Jest w stanie zostawić mu jeden życie, a potem nawet nic nie robi. Zawsze zostawia jeden życie. Roost. Dzięki! Po to ci ranię, żebyś użył Roosta. Oj, Pelipper. Nie denerwuj mnie, stary. Dobra, bijemy go. Liczę, że nie będzie ciągle Roosta używał. Nie złapałem nigdy wcześniej Wingula, nie kojarzę. No ale złapanie Pelippera, no wodny Pokémon, no tak, ja mam, wiecie, problem ogólnie z wodnymi Pokémonami. Ale, dobra, co sobie tam podwyższyłeś, tylko nie obro... O, i specjalną obronę też, sweet. Zaraz walnę z Dragon Breath'a, bo nie mam pomysłu. W ogóle on się tak wzmocni, jeszcze walnie mnie jakimś Wing Attackiem. No i wtedy będę miał problemy. W ogóle czy, wiecie, Full Swipe słabnie, czy ono ma zawsze jakoś... Nie, chyba słabnie. Bitch. Naprawdę, zaźrus. Dobra, nie bawię się w Full Swipe'y. On się i tak już wzmocnił dość mocno, dlatego użyjmy Dragon Breath'a. Wierzę, że przeżyje ten cios, a ja go złapię. Wiecie, miałem tak ostatnio, no, trzy Pokémony, tyle straciłem, że po prostu Swallow. Co to robi, bo już nie pamiętam. No nie wkurwiajcie mnie, że ten Pokémon ma dwa ciosy. I co? To, co użył po tym... Nie ogarniam tego, ale... Ale... Nie wiem, czy efekt działania tego, co on używał, zniknął, tak. O, sparaliżowałem go, ale fajnie. Tak, tak, on się najpierw wzmacnia, potem się leczy. Nie ogarniam tej taktyki. Walnijmy z Full Swipe'a. Zostawmy mu z jeden życia, pięknie, równiutko jeden życia. No i teraz już jesteś sparaliżowany. No złapanie takiego Pokémona to powinien być banał i tyle. Czekajcie, jeszcze nie złapałem nikogo, no nie w Master Balla, nie będę próbował. A jakbym spróbował złapać go we Friend Balla, będzie... Albo Level Balla, bo to jest... No właśnie, złapmy w Level Balla. Tym większa szansa, im większa jest różnica poziomu między moim Pokémonem a rywalem. No a jest dość duża różnica jednak, zauważcie. No, duża, duża. Ale i tak się nie powiodło. Najgorsze, jak zaraz użyję tego swojego Roosta. No ale nie może się użyć. Ja bym chciał złapać Pokemona w Level Balla. Wiem, mam Ultra Balle, mogłoby być łatwiej, ale nie, ja chcę go złapać w Level Balla. Nie po to ma jeden życia, jest sparaliżowany, żeby się go nie dało złapać. O mój Boże. I co? No jasne. I co? Dobra, nie, ja go nawet teraz już nie osłabiam. Ja po prostu teraz rzucę Ultra Balla, walić to, dobra. Próbowałem w Level Balla, chciałem, widzieliście. Ej, ja nie mam ultraboli? A nie, są, tutaj są, jakiś ślepy jestem dzisiaj. Ale kiedy ja nie byłem ślepy, pytanie? Tak, właśnie. Okej, jak mówię, muszę łapać co się da. Już zostało niewiele takich dróg, w których mogę, wiecie, w których jeszcze nie łapałem jakiegoś Pokemona. To jest akurat jedna z nich.
No, z tego prostego powodu, że jeżeli dalej, nie wiem, w ostatnim odcinku też będę teraz co odcinek tracił 3 Pokémony, to będzie ciężko. Jak ja cię nazwę Pelipper? Jak ja cię nazwę Pelikan? Co nie jest zbyt mądre, znaczy... Czekajcie... On w ogóle przypomina mi w pewnym sensie... Znaczy nie przypomina, dobra, ale... Chodzi mi o bociany, ale wiem, to nie przypomina w ogóle ten Pokémon bocianom, ale chodzi o to, że on ma tak wielki pysk i on jest w stanie nim transportować Pokémony, więc zaraz mi się skojarzyło, że ptak, który może przenosić na przykład dzieci, a z tym mi się kojarzy bocian, więc widzicie, dlaczego mi się kojarzy z bocianem. Genialna analiza. Ale okej. Czekajcie, to jak ja cię chciałem nazwać? Kid Deliver... A to się chyba się nie zmieści. Czekajcie, raz, dwa, trzy i w R. Ej, może się zmieści. Albo ja to źle napiszę, ale walić to. Będziesz się jakoś nazywał śmiesznie w każdym razie. I tak deliver, wiecie, takie połączenie po prostu słówek. I zobaczymy, czy się rzeczywiście zmieści. Ej, zmieści się idealnie. Kid Deliver, Deliver. Nie wiem, jak ja cię powinienem ładnie nazwać. I czy dobrze napisałem to? Ale walić to, będziesz się tak nazywał. Jesteś, o, to jest jeszcze facet, więc ładnie pasuje. No i dobrze, złapaliśmy sobie tutaj Pokémona. Jest tutaj mnóstwo gości mających wodne Pokémony. Z chęcią bym sobie jednak z kimś zawalczył, ponieważ wiecie, jeżeli ja nie będę wzmacniał swoich Pokémonów, to walka z Lidę Cloyster. Akurat ciebie, Cloyster, nie chciałem zobaczyć, ale na ciebie, na takiego Pokémona jak ty mam Frenzy Planta. A ty na takich jak ja masz super Protecta. Ach ty gnoju, dobra, teraz. No, już myślałem. A było 50% szans, że uda mu się drugi raz użyć Protecta. No i nie przeżyje. Może jest lodowy też. Ej, on obrywa super efektywnie? Zaraz, przecież on jest też po typu lodowego, to są ciosy roślinne. A no tak, Boże, no to nie. Lód tak jakby nie zmniejsza siły lodowych. A wiecie, o co mi chodzi. Jest bardziej wodny, tak to nazwijmy w skrócie. O Master, teraz i tak chcę zmienić, bo wiecie, nie użyję kolejnego ciosu. Omastar wodno-kamienny, więc elektrowca, a może nawet wydra, a może nawet perła, a dajmy perłę. Prosty sposób, jest wodnym Pokémonem, ale też kamiennym, więc to się tak trochę redukuje, ogarniacie, o co chodzi. I sobie walnę z wodnego ciosu. A co tam? No, zobaczcie, silny Omastar, nie mogę zaprzeczyć, jest naprawdę silny, walnijmy z surfa. No i zobaczymy, ile taki surf. Wiecie, ten Pokémon bazuje głównie na zwykłej obronie. Jego specjalna obrona nie jest jakaś epicka, świetna, genialna. Spike Cannon? O, no ale jest to cios fizyczny, więc sorry. Sorry, nie masz szans. Sorry, nie żyjesz. Sorry, zabiłem cię. To koniec. A w tym czasie, jak będziesz ginął śmiercią straszliwą, ja się napiję herbatki. Ach, z miodem jest genialna. Okej. Okay. Pływacz Tucker Schmucker zginął. Jestem jakaś paniusia koło niego, ale myślę, że walka z jego paniusią to jest najmniej interesująca rzecz. O! Zobaczcie, na wodzie można spotkać też Wingula, więc to, że spotkałem od razu Pelippera, to można powiedzieć, że mam farta. Chociaż tak to bym miał Wingula i bym go ewoluował i od razu bym sobie, wiecie, miał kolejnego Pokémonka. No, fajnie, że pani tutaj jest. Chce pani na pewno stoczyć ze mną epicką walkę. W ogóle... jasna cholera, boję się, że na tym całych wyspach, bo pewnie będziemy musieli przez nie przejść, jest to wręcz pewne. To niestety, nie wiem, czy nie będzie potrzebny mi Pokémon ze Strange'em. A ja chyba przy sobie nie mam żadnego Pokémona, na pewno nie mam, który zna Strange'a. I będę musiał kogoś go pewnie nauczyć, a kogo? Nie wiem. Będę miał ciężki wybór, no ale cóż. Dobra, może, o, przeżył, co za skubaniec, Raindance. No dobra. Wzmacniaj sobie wodne ciosy na elektrycznego, na wodne, przepraszam, roślinnego Pokémona. Robi to wielkie wrażenie. Naprawdę wielkie wrażenie, ale gin już. Gin, nie wracaj. Ezumarillu. Tak, możesz sobie zrobić swoje i nie żyjesz. Okej. Okay. Deszczyk niech sobie działa. Zobaczymy, kto kolejny. Dugong. Dobra, Dugong może być na takich jak ty mam elektrowce. Wiecie, to jest już taki też lodowy Pokémon. Elektrowcy dzisiaj nie wziąłem bez powodu. Ona też chce sobie dzisiaj trochę powalczyć. Ja zawsze wiem, że nazwałem elektrowca, to jest facet, nie musicie mi przypominać 100 razy. Wiem, ludzie, wiem. No ale skoro nazwałem jego elektrowca i kojarzy mi się, że to jest ona, to mogę popełniać błędy i się nie czepiajcie. Okej. Okay. No, tak jak się można było spodziewać.
Siła elektrowcy jest zaskakująca. Pięknie. Ale deszcz sobie dalej. Szkoda, że nie mam Thundera, bo Thunder ma 100% celności przy deszczu. I Lapras. No ale cóż. No w sumie no Thunder jest, mówię, jest niecelny, no ale jak działa już Rain Dance, to wiadomo. Chociaż wiecie, ja mam w składzie tak zwykle głównie Ninetailsa, a więc Pokemona, który wywołuje słońce, a wtedy chyba Thunder ma jeszcze mniejszą celność, co nie? A więc takie średnie połączenie, o, Safeguard, spoko. Teraz już na nic ci się to niestety nie przyda, sorry, ale już cię zdążyłem sparaliżować. Ale okej, koniec, kończ z tą Lapras, to jest ona. No, na pewno kolejnego poziomu nie będzie, ale nie rozpaczajmy. A może będzie? Nie, wiedziałem. To już nie te poziomy, żeby tak duża dawka expa powodowała kolejny level. Dobra. O, zobaczcie, ta zrobiła na nas jakieś takie coś, chciała nas chycić. Ciekaw jestem, czy w ogóle w tym miejscu... O, Pelipper, witam cię, ale niestety... A w ogóle, czy ja nie jestem już na nowej drodze? Najlepsze jest to, że jestem, ale chcąc, nie chcąc trafiłem na Pelippera, a wcześniej na Wingula, więc też nie mógłbym, czekajcie, muszę sobie to obczaić. Tak, to była droga numer 19, to była droga numer 20. Nie mogę już tu nikogo spotkać, nie, ale jest jeszcze Seafoam Islands. I tu będę mógł kogoś spotkać, no ale na tej drodze już niestety nie. No bo wcześniej spotkałem też, wiecie, Wingula, skoro miałem Pelippera, to już go nie mogę zdobyć. Nie zmienia to faktu, że no w tej lodowej jaskini będę mógł na pewno coś tam sobie chycić. Tu jest wejście, tam jest wyjście, ale oczywiście ono jest na pewno... Mógłbym opłynąć gościa. To nie było problemu, no ale skoro już czekam, zgaduję, że rzadko tutaj kto przychodzi w takie miejsce jak to. Pewnie się chłopak poczekał sobie parę miesięcy. O! Siema Linon. Miło mi. Jestem Judy. A ty giniesz od Frenzy Planta. Nie wiem, dlaczego Frenzy Planta akurat użyłem, ale miałem taką zachciankę, więc wybaczcie. Mam nadzieję, że w lodowej jaskini spotkam Pokemona, którego jeszcze nie spotkałem. Bo ja wiem, że jest tam być może duża szansa, nie wiem, na jakiegoś... Na jakiegoś Golbata. Problem w tym, że mam Zubata. Może być duża szansa, nie wiem, na tego Jinxa. Ale miałem Jinxa, zginął, nie odbieram telefonu. Zmieniam sobie po prostu na elektrowce. No zobaczymy, jak mówię, spodziewam się jakichś tutaj wodnych w tej jaskini, albo właśnie jakichś nietoperzy. No zaraz zobaczymy, w ogóle ta muzyczka, ta, ona się nie zmieniła. Boję się, że będę musiał tutaj potrzebować Strange'a, a to mnie już trochę denerwuje. Owszem, będę musiał, ale najpierw przekonajmy się, czy spotkam nowego Pokemona, a jest z nim? Niestety! Miałem Slowpoke'a, potem miałem Slowking'a, a to jest Slowbro. To się nie liczy, to jest, wiecie, był Slowpoke, nie mogę złapać tego Pokemona, sorry. Pytanie teraz dnia. Czy mam Pokemona, który może... Zaraz, gdzie ja szukam? Jezus. Który... Nie w tą stronę. Który może nauczyć się Strange'a. A jeżeli tak, czy nie straci wtedy jakiegoś ważnego ruchu? No zaraz się przekonałem. Wiele Pokemonów może się nauczyć. Myślę, że najbardziej Wydra. Ona ma jakieś takie średniawe te ciosy. Znaczy nie wszystkie, ale wiecie. Okej, okay, przekonamy się. Ma Aqua Tail, fizyczny, mocny. No ale ma też... Swift. Swift to jest najlepsza zmiana. Po prostu... Nie, no tutaj nie ma wątpliwości, że jeżeli miałem się pozbyć jakiegoś ciosu, to tylko Swifta. Okej, i w ogóle w tym miejscu, tylko ciekawy jestem, czy ja sobie kupiłem Repele, no bo pewnie będę ciągle spotykać jakieś dzikie Pokemony, a to wszystko wydłuży tylko straszliwy odcinek. Czekajcie. A nie, to i tak nie tutaj powinienem szukać, prawda? Tutaj powinienem szukać. No mam jednego Repela, nie mówcie mi, że nie mam żadnych Max Repeli i tym podobnych. Oj, to się nazywa nieprzygotowanie do odcinka. No cóż, no, najwyżej będziemy spotykać wiele dzikusków jakichś tam. Zobaczymy może właśnie, jakie jeszcze Pokemony można tutaj spotkać. Dobra, przejdźmy sobie na razie w tą stronę. Zobaczymy. Chciałbym dzisiaj... dostać się do kolejnego miasta, to nie ulega wątpliwości. To jest mój dzisiejszy cel na dzisiejszy odcinek. Jest tutaj coś... W ogóle... Jakoś tak muzyka sama z siebie zwolniła? Czy to... Znaczy są takie miejsca w grze, gdzie po prostu emulator jakby nie wytrzymuje
i jakoś tak się strasznie tnie. W ogóle tu są przeciwnicy, wow, tu chyba nigdy do tej pory nie było przeciwników. No, no to jednak odcinek będzie trudniejszy, niż bym sobie mógł to przewidzieć. Ale jakoś wolniej chodzi gra, mam takie wrażenie w tym miejscu. Ale to już nie pierwsze takie miejsce, no ale zobaczymy, może się to zmieni, może coś będzie inaczej. W ogóle jest lodowa jaskinia, a ja nie mam ognistego Pokemona. No ale widzicie, tu raczej można spotykać lodowe Pokemony i połączeniem oczywiście z typem wodnym. Przez co no i tak ogniste by się średnio przydały. Roślinne też nie zawsze, no ale elektrowca? Jak najbardziej przydatna i jak najbardziej dostaje kolejny poziom, 64. Nie no, po ostatnim odcinku, kiedy mówię wam, straciłem mnóstwo Pokemonów, to jednak Walrein, no to tylko elektrowca najlepiej. Straciłem wiele Pokemonów, to muszę jakoś powolutku myśleć nad tym, jak ułożyć ten skład, żeby był dobry. Wciąż mam silnego, ognistego Pokemona, ponieważ wciąż nim jest oczywiście Ninetales, czyli mój Fortress, więc zabiję, nie za... Beach, please. Beach, jeszcze raz, please. On przeżył. A, jeszcze fajnie, uderzył mnie i dostał paraliż. Dobra, walnijmy go z Signal Beama. No, miałem nadzieję, że nie użyję żadnego Hyper Potiona Full Restora bardziej, bo to by od razu z paraliżu uzdrowiło. Na całe szczęście nie. Się może znów czegoś napijem. Oho. Ach, dobrze. Dobrze. Użyję sobie natychmiast Hyper Potiona. Niektórzy mogą się śmiać, ale chyba rozumiecie, że po ostatnim odcinku ja tu muszę dbać bardzo o swoje Pokemony. A strata elektrycznego to byłby duży problem. To byłby wielki problem, strata elektrycznego. Tamta paniusia, nie wiem, jakoś nie rajcuje mnie walka z nią. O, i Ripple przestał działać. W ogóle nie jestem w stanie się dostać... nie, z tamtej drabinki co najwyżej da się wyjść, ale stąd dostać się tam to nie jest możliwe niestety. No dobra, to jedyne co możemy zrobić to iść tutaj. Jest tu coś jeszcze? O, tu jest Pokeball, ale tam jest też wyjście. Ale tutaj... aha, dobra, to z tamtej strony się da tak to załatwić. No i jak mówię, nie mam żadnych Ripelli, czyli tutaj walki będą jak najbardziej. O, Golbaty, widzicie? Mam Zubata, więc Golbata bym nie mógł zdobyć. Ale troszeczkę mnie interesuje, czy jest w tej jaskini Pokémon. Can't escape. Genialnie. Jeszcze nie będę mógł uciekać przed Golbatami, proszę was. Ale się bawię. Znaczy wiadomo, ucieknę pewnie kiedyś. No ale dobra, wejdź na tą drabinę, bo nie mogę trafić. Where I should go? Zastanawiam... o, Snorunt, jego to akurat bym chciał. Jeszcze no, płci męskiej to tak średnio, ale płci żeńskiej? No, to już byłoby co, ponieważ mógłbym zewoluować go w Pokemona ducha lodowego, a to jest, myślę, bardzo ciekawe połączenie typów. Stąd mogę iść tam dalej, ale ja bym wolał, nie wiem gdzie ja dojdę. Słuchajcie, ta jaskinia jest taka trochę... o, tutaj doszedłem znów tutaj. Waterstone. Gdyby kamienie ewolucji nie szło łatwo... znaczy nie idzie łatwo kupować, zapomniałem, w tej wersji nie idzie. Wiecie co, ja mam pewien pomysł, bo jak mówię, tutaj coś szykuje się pewnie niesamowicie dużo chodzenia. Powiedziałbym nawet, że chyba bardzo dużo. Czekajcie, nie mam nawet... o, Escape Rope akurat mam. Zamierzam użyć Escape Rope'a, uciec stąd, dostać się do Fuchsia City, stamtąd z powrotem przepłynąć, bo tutaj nie da się od razu lecieć, to właśnie przepłynąć do tego miejsca, bo nie da się, tutaj nie da, ale chciałbym sobie pokupować dość dużo Max Ripelli. Myślę, że mnie każdy w tym momencie zrozumie, ponieważ tutaj będzie dużo chodzenia, a ja po prostu się będę wściekał, jeżeli bez przerwy będą mnie zahaczać dzikie Pokemony. Dlatego szybciutko gdzieś w tym kierunku, nie wiem, Fuchsia też się trochę gratnie, nie, to nie jest spowodowane moim komputerem. Po prostu są takie miejsca, no tu jest koleś, ale nie odbieram od niego, bo zaraz matka skupi coś nowego. Ja już mam dość, niech mi nie kupuje. Czekajcie. Mam tyle pieniążków, zobaczcie ile ja mam pieniążków. Jeżeli już coś, to Max Ripelle i kup ich dużo. Ile kosztuje 99 Max Ripelli? Mam pieniądze. Kto bogatemu zabroni? Powiedzcie mi. Kto? Myślę, że nikt. Czy ja coś jeszcze? Może sobie czekajcie. Full Restory pokupujmy. Nie wiem ile ja ich posiadam. Wiadomo, one są drogie. Tak naprawdę już kiedyś chyba niejednokrotnie mówiłem, że warto bardziej kupować Hyper Potiony. Zwykle
bo ja i tak, wiecie, podczas walki tego tak średnio wykorzystam, bo nie mogę wykorzystywać, ale wtedy to można kupić sobie zwyczajnie Hyper Potion i nie wiem, Full Heal i tyle. No ale dobra, co ja tu będę dużo gadać. Kupiłem, bo mnie stać. Stać mnie, więc mogę. Okej, okay, teraz tylko, że znów pewnie ktoś mnie zaczepi. Aj, tutaj zapomniałem, czemu tu nikt nie mógł zrobić cholernej furtki, że trzeba zawsze przechodzić tą drogą. To jakiś geniusz zła projektował. Zobacz, przy tak tnie powolu, powolutku, a wcześniej tam u góry jakoś dobrze chodziło. To jak mówię, są takie miejsca, gdzie niestety emulator nie wyrabia. O, tak jak widzicie, widać takie ewidentne małe ścinki. Dobra, postaram się jakoś tutaj nie zaczepiać tych gości, którzy tutaj są, a przynajmniej nie tych, z którymi już sobie, wiecie, o, a mnie gnój złapać chciał. A, i zapomniałem użyć oczywiście Max Ripela. Po to je kupiłem, a teraz znów nie używam. Widzę, że na morzu można spotkać głównie Wingule i Pelipery. Co dziwne, nawet nie ma pływających Pokemonów, nie spotykam. Czekajcie chwilę. Więcej herbatki. Dobra, run. Jak mówię, moim celem jest dzisiaj dojść do kolejnego miasta i zaczynam się zastanawiać, czy jest to trochę możliwe, bo w tamtym miejscu znajdują się trenerzy. Będę miał pewnie dużo różnego rodzaju walk, tam jeszcze będzie jakieś kombinowanie i te sprawy. Dobra, przepłynąłem koło laski, ale nie wiem, czy z tą akurat nie walczyłem wcześniej. Ojej, a was biorę, cwaniaczki, co wy na to? Tego się nie spodziewaliście. I tutaj znów są takie mini ściny, no ale jednak nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ale są takie miejsca, nic na to. O, teraz to ja mogę nawet rowerkiem. Czy wcześniej tak rowerkiem nie chciałem, bo na rowerku większa szansa, że was wykryją. Tak można powiedzieć. Pokemony dzikie, częściej się z nimi walczy, jak się właśnie jeździ rowerem. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to właśnie poznaliście nową ciekawostkę odnośnie Pokemonów. Czekajcie, ten tutaj nie zjeżdżałem, co nie? Czy zjeżdżałem? Nie, tutaj zjeżdżałem. No, ale jak po schodkach chodzę, to też mnie wywala. Czekajcie, czy tam dalej nic więcej nie było? Nie, tu nic więcej nie było. Muszę troszeczkę obczaić teren. Nie, no dobra, myślę, że moim celem powinno być właśnie, o, już Ripel przestał działać. To jest 250 kroków. Żałuję, że nie wymyślili Ripela na, nie wiem, co najmniej 1000. To byłoby ciekawe. Nigdy wcześniej nie miałem Waterstone'a, teraz jakby był jakiś Pokémon w ewolucji z awansem Waterstone'a, to mam, mogę wykorzystać. Dobrze wiedzieć. A pani to, no Boże, czemu tak tnie? Nie tni. A nie, w ogóle, ej, ja głupi byłem mówiąc, że tam się nie da dojść, a przecież dojście tam to jest banalne z tej strony. No właśnie. To jest najbanalniejsze dojście tam. No i teraz wystarczy, że sobie skręcę w prawo. Nie wiem, dlaczego o tym nie pomyślałem, tak czasem nie myślę. Ale wy się już chyba zdążyliście przyzwyczaić. Diugong, dobrze. Dobrze, że ja tutaj nie spotykam na przykład Mamoswine'a, bo... A, jeszcze miałem sobie iść do Poke Centrum, żeby mi ruchy przywróciło, bo jednak discharge powolutku się kończą. I mogę mieć problemy, aczkolwiek Diugong to powinien chyba paść, tak jest, to nie jest Pokémon o świetnej obronie. Ale jak mówię, troszeczkę się obawiam właśnie Mamoswine'ów jakiś. No Lapras, jak mówię, Lapras, tu Diugong, to nie są problemy, bo to są jednak wodne też Pokémony. No ale jednak jak się spotka Pokémona, który ma podtyp ziemny, to już elektrowca wysiada. No co prawda może się spisać tam niby liściak, ale no to jest też Pokémon lodowy, walnie mnie jakimś Ice Fangiem, Avalanche'em, no to mogę leżeć. A na przykład, o, Hydropompa, no Hydropompa może zaboleć, a tu jeszcze się kryt trafi i elektrowca zginie. Boże, znając moje farty od ostatniego odcinka, to jest dość prawdopodobne. Na całe szczęście nie udało się. Ale jak mówię, tu trzeba mieć się na baczności, słuchajcie. Tu trzeba mieć się na baczności. Piękny kryt. To mogę powiedzieć. Piękny kryt się zdarzył, ale już zupełnie niepotrzebny. Jakby za pierwszym razem moja elektrowco facecie byś trafiła. Ciężko mi mówić, jak się do ciebie powinienem zwracać. A może tutaj nie trzeba wcale dawać było stręcza. Może ja to troszeczkę pospieszyłem się z tym. Teraz już sam nie wiem. Czekajcie, nie wiem, w którą stronę iść. Tutaj to za bardzo nie dojdę. Nigdzie tam, gdzie bym sobie życzył. Chyba. Mogę tam jakoś przejść w tamtą? Nie. A nie, no da się, tylko trzeba po prostu w ten sposób. Tylko, że tu jest to, tam do tej drabinki i tak nie dostanę się. No i tu jak zwykle są te spowolnienia gry. Tu są jakieś klocki. To są chyba te do przepychania, co nie? Tylko na cholerę je przepychać. Pytanie dnia. Na cholerę je przepychać. Bo ja mogę sobie gdzieś tam przejść? Słuchajcie, nie, ciężko mi to ogarnąć. Co ja za pomocą nich mam niby zrobić? A sobie poprzesuwajmy. Co tam? Mogę? Mogę.
Tam się da przejść chyba, tak. Czekajcie, to jest jakieś takie... A przecież to jest banalne, jak zwykle. Coś jest banalne, a ja zawsze się zastanawiam, what's going on? Co, nie da się tam przejść? Todd, nie dzwoń do mnie, nie odbieram. Dlatego trzeba zrobić w ten sposób. Chyba, że chciał mi podpowiedzieć, jak mam to przejść. Nie no, nie da się. Nie no, z tej strony się nie da i już to zdążyłem zauważyć, bo po prostu nie da się tam zablokować w odpowiedni sposób, a walić tam. No to jedyna droga, która gdzieś dokądś prowadzi, no to jest ta drabinka. Tak, ta drabinka, mamy tutaj, a tu mamy tylko Pokebola. A jest nim? O, Ice Beam. Genialnie. Szkoda, że Ice Beama można było kupić już w Goldenrod, jak się oczywiście dostało odpowiednią ilość punktów. Więc też tak, wiecie, no... Jakby tego ruchu nie można było kupić, to pewnie bym się cieszył jak małe dziecko. Ale że da się, no to wiecie. A nie wiem, a jak sobie poprzepycham je w tą stronę? Mogę je poprzepychać? Właśnie, bo ja je łączę. Czekajcie, może... Nie no, bo to jest takie głupie, jakby to nie miało... Wiecie, no... Wszystko musi mieć jakiś sens. Czekajcie, mogę to jeszcze przepychać tak jakby gdzieś w górę na przykład? Nie, połączyłem je, bo tak się zastanawiam, to jest takie głupie. Nie mogę tu nic z tym więcej zrobić? Really? A, tego już się też nie da przepchnąć, jak się już tu dodało. Ale ja zastanawiam się, po co by mi to w ogóle było. A tu się da przejść... O, da się przejść w ten sposób. Też fajne. Też fajne, ale znów zastanawiam... A, dobra, już wiem, ogarniam. Dobra, już ogarniam. Po co to tutaj jest? Ja mam się dostać tam na górę, okej. Okay. Kurwa, zjebałem. Za daleko. Za daleko. Ale dobra, ogarnąłem, słuchajcie. Zagadki w Pokemonach. Coś, co wymyśli, nie wiem, 5-letnie dziecko, a ja się nad tym zastanawiam. Oj, Boże, Boże, Boże. Okej, dobra. Ale skoro już wspomniałem o tym, że jakoś czasem myślę, to przesunę to o 2 pola do przodu, a potem już sobie poradzimy z tym. Raz, 2. Dziękuję, dobranoc. Idziemy teraz tutaj... Tutaj, tutaj i tutaj. Strasznie się tnie niestety, to nie jest moja wina. Co najgorsze, że to samo z siebie jest w tym miejscu po prostu. Ta wyspa jest taka, o, a tu już dobrze chodzi. Widzicie, to jest zależne od tutaj poziomu, tej lokalizacji i tych spraw. Dobra, jest woda. Ciekawe, jakie Pokémony można w wodzie spotkać. Nie dowiem się tego, bo będę ciągle używać Max Rippela. Ale okej, w ogóle tu raczej, o, tu nic. Czekajcie, czy tam coś było? Tam jest po prostu drabinka, okej. Dobrze wiedzieć, tu na dół też nie popłynę. Mogę je w dół, też nic nie ma. Mogę sobie tutaj też gdzieś... Czy wy sobie robicie ze mnie żarty? Na cholerę jest ta woda. Skoro... Nie mogę nigdzie płynąć. Dobra, słuchajcie. To jest bardziej jakieś sprytne, niż się tego bym w życiu spodziewał. O Jezus! Co ja jest? Co jest ze mną? Nie umiem przejść cholernej wyspy. Lodowa wyspa jest zbyt wielkim... Wait a second. Dobra, da się tak to obejść, bo tak mówię... co jest? Nie wiem, może po to tylko, żeby tam jakieś lodowe Pokémony, a może chodzi... Jakiś tu jest sekret, ja nie wiem co jest. Jakbym wyszedł z tamtej strony, to jestem w stanie połączyć wszystkie trzy klocki, tylko muszę wejść z tamtej strony, okej. Okay. To jest jedyne wyjście. Zaraz, to już uzgodniłem, że donikąd prowadzi. Na razie muszę stąd wyjść. Tak, ten sposób nie wyjdę przez drabinkę. Okej, okay, zostało to trochę zmienione od czasu, gdy grałem, wiecie, w zwykłe silvery, czy tam w zwykłe goldy, czy w zwykłe krystale. Tu jest to pozmieniane. Jakoś tak bardziej pojebane. Znaczy tam było takie tam zrzucanie, tam można było ogarniać, o co chodzi. Kto grał, przynajmniej to ogarnia. Dobra, czy ja byłem tam po tamtej stronie, prawej? W sumie powinienem kierować się bardziej w lewo, jakbym chciał wyjść z tamtej strony, z której już wspominałem. Ale że nie wiem. O, tu jest jakieś przejście. I dokąd to prowadzi? Czy to jest już wyjście? Zobaczmy. Tak, to jest wyjście. Oczywiście, fajnie wiedzieć, że jest wyjście. Aczkolwiek mnie bardziej interesuje... What the... Słuchajcie, zdziwicie się, ale to jest sala Pokémon. Tak, zdziwicie się, ale to jest sala Pokémon. Pomyliło mi się, na samym właśnie Island
tym, wiecie, Cinnabar Island nie ma sali Pokémon, ona znajduje się tutaj. Dobrze, żebyście wiedzieli na przyszłość. Na pewno wam się przyda. Przepraszam, paniusiu, ale jakoś tak nie mam ochoty z tobą walczyć. Jakoś tak dzisiaj ogólnie nie, no chyba mnie rozumiecie, po ostatnim odcinku jakoś nie mam w ogóle ochoty na żadne walki. I nikogo nie powinno to dziwić, ale jestem zmuszony walczyć z kolejną dziewczynką, która zablokowała nam możliwość przepłynięcia dalej. Dziękuję, dziewczyno. Powodujesz, że wpadnę za niedługo depresję spowodowaną ciągłymi walkami Pokémon. Kogo masz? Bibarel. Jezus, jak to wygląda. Jak to wygląda. Ten Pokémon, jak go widzę, to nie wiem. Myślę, że w najgorszym koszmarze nie chciałbym go mieć. Bo to jest naprawdę straszna sprawa. Zobaczcie na jego wzrok. Jego oczy wyglądają jak oczy jakiegoś cholernego szaleńca. Dodatkowo te zęby. Nie, to jest po prostu... To jest po prostu nie. I tyle. To wygląda strasznie. To coś nie powinno chodzić po ziemi. Jezus, ile tutaj w ogóle... Co to za wyspy? Co to tu jakaś dziwna plaża uformowała? A ty jak się odwracasz, panienko? Zaraz się pewnie... Zobaczcie, nie odwraca się? O, a jednak już myślałem, że się odwróci równo jak ja będę akurat przepływał. Jest tutaj mnóstwo jakichś trenerów, ale walka z takimi luźnymi trenerami nie wszystkich niestety satysfakcjonuje, dlatego myślę, że nie warto. W ogóle wow, to jest Cinnabar Island. Pamiętacie, jak to wyglądało w Pokémon... Właśnie ten Fire Red na przykład lub Leaf Green. Trochę się pozmieniało, co nie? Miasto zostało zniszczone. W jaki sposób? Dlaczego? Może się dowiemy za niedługo? Ja wiem, wy nie wiecie. Co my tu mamy? Cinnabar Island. Tak, za dużo tutaj nie mam. Porozmawiajmy, kim ty jesteś, człowieku? On się nazywa Blue, proszę bardzo. Wow, i niegdyś był czempionem regionu Kanto, ale stracił ten tytuł na rzecz Reda. Ale co, rozgląda się dookoła czegoś, nie wiem czego on dokładnie szuka. Mówi, że wulkan wybuchł, a więc tak, dokładnie, wulkan wybuchł i to on spowodował właśnie zniszczenie całego tego miasta. Aha, tak, i co jeszcze, i co się jeszcze stało? Mhm, ale on jest wciąż trenerem, tak, i szuka silnego przeciwnika, z którym mógłby skoczyć, stoczyć walkę. Jeżeli chcemy go wyzwać, tak na serio, i to musimy mu pokazać, jak wiele mamy, wiecie, odznak. Widzi, że 6 i mówi, nie jesteś gotów. I ten koleś dopiero jak zobaczył nas 7 odznak, to wtedy powie, you are ready. You are ready, motherfucker. Dobra, słuchajcie, ja mogę powiedzieć wam tak. Dzisiaj już nie chcę nic więcej robić. W ogóle jaka spokojna muzyczka, Boże, wulkan to wybuch, jest taka, wiecie, teraz oaza spokoju, nic się tu nie dzieje. Ale mogę wam powiedzieć wam coś takiego. Między tym odcinkiem a kolejnym pewnie sobie troszeczkę podtrenuję Pokémony, zawalczę sobie z trenerami, których minęliśmy i to będzie mój cel. Jednak zanim to wszystko nastąpi, znaczy nie zanim to wszystko, to jest już tak, to nastąpi, ale po tym wszystkim co nastąpi, Jezu, jak się zagmatwałem. No w każdym razie, jak już sobie z nimi powalczę, to w kolejnym odcinku stoczymy walkę o 7 już odznakę, pokażę temu oto gościowi, a ty uwierzcie mi, to jest wielki trener. Możecie nie wierzyć w to, ale tak, to jest wielki trener. Haha, w końcu kiedyś był, wiecie, tym, czempionem regionu Kanto, no ja jestem czempionem regionu Johto wciąż, a on już nie jest, bo go Red pokonał, no ale cóż. W każdym razie walka z nim na pewno będzie ciężka. Ale ja wierzę w swoje umiejętności. Ale jeszcze zanim właśnie z nim, to trzeba będzie zawalczyć z niejakim Blaine'em. Trenerem ognistych Pokémonów. Myślę, że Floatzel, Cloyster, oni wszyscy będą chcieli się sprawdzić w walce. No jest jeszcze Pelipper, ale nie wydaje mi się, żeby chciało mi się go trenować. Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Ale słuchajcie, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, już teraz nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, skomentować, zasubskrybować, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc żegnam się z wami. Cześć i czołem wam wszystkim. I narka!